Cześć moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z filmem, którego od początku tego roku nie było na kanale. Mianowicie będzie to film, w którym powiem o produktach, które bardzo lubię, które cały czas używam, które dostałam lub kupiłam i które cały czas w ramach testowania dla Was po prostu rozgryzam i wiecie, rozbijam na czynniki pierwsze, żeby sobie wyrobić opinię. I są to produkty, które już skradły moje serce, więc jest dla nich szansa, że będą hitami tego roku, kiedy będę robiła podsumowanie tego roku za pół roku. Gdzie tu sens? W każdym bądź razie chcę Wam powiedzieć o tych produktach, ponieważ uważam, że zasługują one na najwyższą uwagę i że powinnyście się nimi zainteresować. Myślę, że też niektóre z nich mogą być dla Was być może produktami, z którymi nie miałyście dotychczas do czynienia i które być może Was zainteresują i zechcecie je zakupić. Dlatego też już bez mojego wstępu długiego, 5-minutowego pokazuję Wam, o co chodzi. Dzisiaj będę chciała Wam powiedzieć głównie o produktach związanych z pielęgnacją, ponieważ to pielęgnacja jest tym, na czym postanowiłam się skupić w roku 2016. Dlatego jeżeli Wy również jesteście maniaczkami pielęgnacji, to myślę, że coś znajdziecie dla siebie. I z góry Wam powiem tylko tyle, że na pewno te produkty tutaj nie będą w jakiejś takiej kolejności chronologicznej, tak jak zwykle staram się to robić, typu włosy, twarz, ciało i tak dalej. Ze względu na to, że są to produkty, które są wielofunkcyjne, czyli możemy je zastosować, niektóre, do wielu partii naszego ciała, aby o nie zadbać. Pierwszy produkt jest to krem z Indigo, który otrzymałam na konferencji Meet Beauty, który Wam pokazywałam w filmiku, co dostają vlogerki. Jest to produkt pełnowymiarowy, który dostałyśmy, ma on 300 ml i patrzcie, mimo że go używam od Meet Beauty, to patrzcie, jak go mało zużyłam. Ja go też używam na inne osoby, którym robię paznokcie ze swojej takiej najbliższej rodziny, z najbliższego otoczenia, więc wyobraźcie sobie, jak niesamowicie on jest wydajny. Oprócz tego też ja stosuję go na całą tutaj okolicę, wiecie, rąk, przedramion i powiem szczerze, że też się sprawdza jako taki balsam do ciała, bardzo taki bogaty. I również właśnie z tej serii ja otrzymałam balsam i również on mi się bardzo fajnie sprawdził. Sprawdzałam na stronie Indigo, jakie są ceny, ponieważ słyszałam jakieś mityczne historie na temat tego, że one kosztują niepotyczne pieniądze. Natomiast nie jest to prawdą, ponieważ jeden taki balsam z 300 ml, gdzie one są naprawdę, mówię, wydajne, on kosztuje chyba 34 zł, wiadomo, plus przesyłka. Także no nie są to jakieś pieniądze nieosiągalne dla szarego człowieka, więc dlatego ja też Wam polecam, bo jak wiecie, nigdy nie chcę Wam polecać rzeczy, na które wiem, że i tak nie sięgniecie, bo nie będziecie mieć kasy. Więc to jest produkt numer jeden. Kolejna rzecz również z Indigo i to jest w ogóle już totalne wiła, tyle powiem. To jest olejek do ciała i on jest w składzie, ma argan i migdał, co jest dla mnie w ogóle już, wiecie, jak na moje serce. On ma w sobie delikatnie drobinki, ale nie są to takie chamskie drobiny, które zostają na ciele typu brokat, ale jak się obraca ten balsam, to te drobinki się zaczynają przemieszczać i się tak zagęszcza on właśnie w takiej konsystencji takiego jednego wielkiego drobinkowego po prostu cuda. Tak mi się to wizualnie podoba. No, już tego wiadomo, różowy kolor, sam raz na papskie takie gusta, wiecie, o co chodzi. Po prostu sama już ta stylówka robi wrażenie. I teraz powiem Wam, że dla tych z Was, które w lato lubią, kiedy nogi mają taki fajny, zdrowy połysk. Wiecie, o co mi chodzi, jak się jest troszeczkę opalonym, a chce się wybić bardziej tą opaleniznę, a nie chce się też błyszczeć, jak to się mówi, jak wiecie, bombka na choince, to ten olejek, jakby spryskacie nogi, to on się fajnie wchłonie, nie będzie dla Was lepki, ale zostawi fajny połysk i to samo jest z całymi rękami, z przedramionami. W ogóle myślę, że on ma takie właściwości odżywcze, że bardzo nawilża tą skórę, przy czym mówię, nie pozostawia chamskich drobin, ale też zostawia taki fajny, zdrowy blask, więc jak używacie samoopalacza albo się delikatnie opalicie w lato i ta skóra już jest taka muśnięta słońcem i jeszcze ją podkreślicie właśnie tym olejkiem, to wygląda to po prostu szałowo. Ja jakoś nie jestem mocno opalona ani z tych rzeczy, ale też nie mam takiej całkiem bladej karnacji, więc ja już teraz nawet jak wezmę i sobie delikatnie psiknę tym właśnie olejkiem, to i tak już ta skóra wygląda tak fajnie, rzeźko i zdrowo skóra ciała, więc naprawdę, naprawdę mogę polecić. Wiem, że on też występuje w wersji pomarańczowej i myślę, że również będzie włosko pachniał. Naprawdę te kosmetyki z Indigo, one tak absolutnie fenomenalnie pachną, że tak jak mówię, każdemu, komu
dłużej robię paznokcie, wszyscy się po prostu zachwycają tym, jak ten zapach otula, jak on jest wszędzie. Dla niektórych to może być wkurzające, ale jeżeli lubicie zapachy, które właśnie są takie wyczuwalne i takie otulające, to naprawdę polecam Wam właśnie te kosmetyki Indigo. I ostatni kosmetyk z Indigo, który chcę Wam pokazać i o którym chcę Wam powiedzieć, jest to masło Shea i ono jest o smaku, ja tak to nazywam, smaku, wiadomo, nie jemy tego, ale smak, zapach Pop Sugar i on jest taki bardzo słodki, ale nie jest taki męczący. To, co to masło Shea robi w ogóle totalnie ze skórą dłoni, stóp oraz twarzy i łokci, jeżeli macie suche, to jest też totalny kosmos, bo to jest pełnowymiarowe opakowanie, owszem, 75 ml, ale ja tego używam naprawdę, mówię, dla siebie i też jak na przykład robię moją mężowi paznokcie, dłonie, jak mu pielęgnuję, to naprawdę to schodzi jednak, a to cały czas w tym opakowaniu jest, to w ogóle nie znika. Ja wiem jedno, że jak mi się skończy ten produkt, to ja na pewno do niego wrócę i na pewno go kupię. Dlatego, że po pierwsze, każda z Was na pewno ma taki problem, że nawet jeżeli macie najlepsze peelingi do stóp ever, to na pewno te stopy Wasze potem są takie delikatnie spieszchnięte na samych właśnie, no typowo na stopie. I powiem Wam, że ja odkąd zaczęłam najpierw robić sobie peeling stóp, a później nakładać ten masło Shea na noc, to totalnie moje stopy są takie gładkie jak stopy mojego męża i jak stopy dziecka w ogóle, jakiegokolwiek, z którym miałam do czynienia, takie wiecie, totalnie gładkie i w ogóle bez skazy, więc naprawdę mówię, do twarzy, do łokci, do rąk, do stóp, do pięt, po prostu super kosmetyk dla mnie wszechczasów i nie wiem, czy każde masło Shea tak robi, czy akurat masło Shea z Indigo, ale totalnie te masło skradło moje serce, oprócz tego też ma fajny design opakowania, na który myślę każdy zwraca uwagę. Kolejna rzecz, która przypadkowo wpada mi w ręce, jest to zapach Nike Up or Down for Women i powiem Wam, że ten zapach niebieski, ja już go troszeczkę tutaj mam na zużyciu, ale to jest któreś moje opakowanie. Jak lubicie takie bardzo świeże zapachy, takie rześkie, które Wam dają energię, jak je czujecie, które Was napędzają do takiego, dają Wam takie, wiecie, motywacji i w ogóle pozwalają pokonać takie zniechęcenie jakieś wewnętrzne, takie typowe nie chce mi się, to jest właśnie taki zapach i on daje takiego kopa, taką energię, taką moc po prostu, jak jesteście zmęczone w dniu, weźmiecie prysznic i się spryskacie tym zapachem, to po prostu totalnie jesteście jak nowonarodzone i Wam się wszystko chce. Więc ja polecam ten zapach, ja go bardzo, bardzo lubię, jak się zaczyna robić ciepło. Kolejna rzecz, którą zaczęłam testować, o której mówiłam w którymś z daily vlogów, jest to odżywka do włosów z wyciągiem z bursztynu z jantara. Jak widzicie, mam już zużytą większą część tego produktu, ale to dlatego, że on wedle tego, jak nam zaleca producent, po prostu musi być tak intensywnie używany, żeby było widać rezultaty. Powiem Wam, że ja tak właśnie używam tego produktu i zauważyłam po moich włosach, że tak jak dotychczas miałam taki problem, że nawet jeżeli udawało mi się załagodzić końce włosów i troszeczkę je ujarzmić po nawet wysuszeniu ich na szczotce, to jednak od góry zawsze były jakieś takie wystające, wiecie, pojedyncze włoski. I niektórzy nie mają tego problemu, jeśli mają totalnie takie leiste i gładkie włosy, ale ja takich nie mam i mnie to wkurzało zawsze, że nawet takie wyprostowałam na szczotce, to one jednak gdzieś tam nie były takie idealne. Zauważyłam, że odkąd ja użyłam właśnie tej wcierki, tak sobie nazwijmy, to zauważyłam, że te włosy się polepszają właśnie od samej góry, bo używamy jej właśnie na skórę głowy i przy nasadzie włosów i naprawdę widzę, że ona działa. Nie wiem, czy to jest takie troszeczkę jak tabletka placebo, takie podprogowe, ale wydaje mi się, że jestem w stanie obiektywnie to ocenić i powiedzieć Wam, że naprawdę ta wcierka działa i naprawdę te włosy troszeczkę mniej wypadają już, chociaż używam jej tylko 2 tygodnie, a nie 3 i są w troszeczkę lepszej kondycji, bardziej się też mam wrażenie błyszczą od nasady i po prostu wydają się takie bardziej zdrowe, natomiast no, nie zauważyłam, żeby jakoś, nie wiem, urosły czy coś z tych rzeczy. Ale też myślę, mogę polecić z czystym sumieniem tą właśnie odżywkę dla tych z Was, które również potrzebują odżywić włosy nie na końcach, ale bardziej od nasady i od skóry głowy. Kolejny produkt jest to produkt z Biglossy, który pokazywałam Wam i kiedy prezentowałam go, od razu mówiłam, że na pewno on będzie moim towarzyszem podróży przez najbliższy czas. Jest to mgiełka z Effectimy.
jest to mgiełka pudrowo matująca. Wiecie, jak ja robię? Ja najpierw rano, jak umyję twarz i zawsze używam peelingu dziai, tego z liści oliwki czy coś takiego, to potem spryskuję po osuszeniu ręcznikiem delikatnie twarzy, spryskuję wodą termalną, potem nakładam krem i potem nakładam właśnie tą mgiełkę i dopiero później nakładam wszystkie inne produkty do makijażu. I zauważyłam, że w strefie czoła, gdzie ja zazwyczaj zaczynam się świecić naprawdę bardzo szybko i mnie to strasznie irytuje, to zauważyłam, że właśnie, nie wiem, czy to kwestia tej mgiełki, czy tej wody termalnej, czy tego kremu, nie wiem, ale przypisuję to tej mgiełce właśnie, że ta twarz ma jednak dłużej zachowany właśnie mat. Nie lubię efektu pudrowego na twarzy i bałam się, że taki pudrowy efekt będzie, ale nie ma go, jest tylko mat, więc to jest naprawdę spoko. Nie próbowałam używać go na makijaż, bo jakoś, nie wiem, nie pasuje mi to totalnie, ale wydaje mi się, że jeszcze przetestuję tą opcję, bo być może się też sprawdzi jako taki utrwalacz, nie wiem, poprawiacz makijażu w ciągu dnia, więc wtedy jak to wytestuję, to na pewno też Wam dam znać gdzieś, może Wam napiszę albo powiem, bo myślę, że jest to też jeden z tańszych produktów, który na pewno zasługuje na uznanie i też powiem Wam szczerze, on ma 100 ml i ja go mam nadal dość sporo, chociaż używam go codziennie. Naprawdę nie trzeba go dużo i też zauważyłam ważne rzeczy, myślę, dla tych z Was, które z tym mają problem, ja ten problem mam delikatny. Tutaj w okolicach nosa bardzo często mamy rozszerzone pory i tutaj jest informacja o tym, że te rozszerzone pory mają stać się mniej widoczne. I faktycznie, jeżeli najpierw nałożymy ten produkt, spryskamy twarz, to się wchłonie, a później nałożymy, mówię, produkty wszystkie inne do makijażu, podkład, puder i tak dalej, to wówczas naprawdę te pory są troszeczkę mniejsze, mniej widoczne, aczkolwiek jak się będziecie przyglądać z bliska, to i tak je zauważycie, ale myślę, że tutaj producent to, co obiecał z zmniejszeniem tej widoczności, to myślę, że akurat nie można mu zarzucić, że się mylił lub wodził nas za nos. Kolejna rzecz, też tą rzecz dostałam ją od Liren do testowania na konferencji Meet Beauty i jest to krem liftingująco ujędrniający z białą perłą. Powiem Wam szczerze, że jest to bardzo przyjemny, bogaty w konsystencji, a jednocześnie lekki krem, którego możemy używać i na dzień, i na noc. I bardzo fajnie się trzyma po nim makijaż, w ogóle bardzo szybko się wchłania, przez cały dzień nie mamy uczucia ściągnięcia na twarzy, co na przykład dla mnie jest bardzo istotne. Oprócz tego też dobrze współpracuje z wszystkimi kosmetykami kolorowymi i myślę, że starcza nam dość długo, ponieważ ja go używam od samej konferencji Meet Beauty, a jeszcze go mam dość sporo, ale myślę, że to właśnie zasługa tego, że jest bardzo bogaty w konsystencji i nie trzeba go dużo, aby osiągnąć nim bardzo taki wydajny efekt na naszej twarzy, czyli nawilżenie na cały dzień. I ostatnia rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, która również została mi dana, tak tutaj wyszło teraz takie podsumowanie z większości rzeczy, które otrzymałam, ale zawsze wolę Wam o tym powiedzieć. Jest to olejek z Lee Skóra do codziennego stosowania i on po pierwsze pachnie fenomenalnie, po drugie, nawet jeżeli nałożycie go dość sporo, to nie, na pewno po wysuszeniu nie będziecie mieć efektu przypuszczonych włosów, co dzieje się z niektórymi olejkami. Kolejna rzecz jest taka, że bardzo fajnie wygładza włosy, które już są wysuszone i na przykład posprostowane i macie gdzieś tam jeszcze jakieś odstające takie właśnie pojedyncze kłaczki, to on bardzo fajnie to wygładza. I też jest fajny pod tym względem, słuchajcie, bo ma w sobie olejki, że też możecie go używać po prostu do twarzy. I ja na przykład tak robię na noc i bardzo moja skóra lubi olejowe rzeczy, takie olejowanie i olejki w składzie i po prostu zachowuje się ta cera naprawdę super i mogę to polecić. Dlatego ja naprawdę stronię od tego, żeby produktów używać stricte pod to, co jest napisane, do czego one są. Bo naprawdę w zasadzie każdy produkt możecie użyć wszechstronnie i może się okazać, że na przykład do tego, do czego jest przeznaczone, to niekoniecznie się sprawdza, ale na przykład sprawdzi się do innych warstw ciała, jeżeli mówimy tutaj o pielęgnacji. To by było na tyle mojego super hiper koszyka z produktami, które naprawdę bardzo polubiłam i które wywarły na mnie wrażenie. Powiedziałam Wam tutaj naprawdę od serca, co dostałam, a co kupiłam. Kupionych rzeczy jest mniej, ale nie widzę w tym nic złego. Myślę, że to, co dostałam do testowania, jest również warte zaopiniowania, ponieważ dzięki temu Wy możecie wtedy w sposób taki rozsądny i świadomy wydać własne pieniądze. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, że usłyszałyście w końcu po pół roku o produktach, które ja lubię, które są takimi moimi naprawdę niewymuszonymi ulubieńcami, więc serdecznie Wam te produkty mogę polecić.
Koniecznie dajcie mi znać, jakie produkty są waszymi ulubionymi i jakie wy byście mi poleciły do przetestowania. Być może na któreś produkty się skuszę, kiedy już w końcu przejdę z etapu testów tego, co mam do testowania, do etapu kupowania i testowania. Także dzisiaj dziękuję wam bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli lubicie moje filmy i lubicie takie niewymuszone, prawdziwe podsumowania o tym, co naprawdę lubię. Zapraszam was serdecznie do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie moimi stałymi widzami, dlatego że to wy jesteście moim źródłem inspiracji. Tak, i to było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się już w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was, pa!